Dzień dobry, mamy już prawie 10:00, także powoli będziemy zaczynać. Widzę, że powoli zbierają się goście, już mamy kilka osób na linii. Mamy w sumie już chyba 10:00, także możemy się z Państwem przywitać. Dzień dobry wszystkim, ja nazywam się Grzegorz Podolski i zapraszam na dzisiejszy webinar. Ze mną jest mój inżynier Alek Kostuch i razem przeprowadzimy Państwa przez tą drogę powiązaną z cyberochroną sieci w przedsiębiorstwach, głównie powiązanych z branżą wodno-kanalizacyjną. Ja też Witam pozwolę Państwa. Z mojej strony. Aleksander Kostuch tutaj przy telefonie. Razem z Grzegorzem będziemy mówili o jak zabezpieczać sieci OT. Także Grzegorz, proszę. Jasne. Jeśli byście mieli Państwo czuć jakieś pytania, to jest również chatbox, gdzie możecie też takie pytania nam zadawać, lub też chyba podnosić dłoń, aby zatrzymać się i albo ewentualnie również to pytanie zadać. Zatem zaczynajmy. My jesteśmy oczywiście ze Grzegorz, chyba Ciebie nie słychać. Już mnie słychać. Teraz tak, słychać. Tak, temat dzisiejszego naszego wystąpienia to będzie cyberochrona sieci w firmach z branży wodno-kanalizacyjnej. Krótko o agendzie dzisiejszego naszego spotkania. Najpierw powiem sobie kilka słów na temat firmy, na temat StormSheeta. Później przejdziemy do części związanej z Nixem dwójką, drugim, który nas czeka i do którego nie miniemy. Następnie pokażemy Państwu takich 6 kroków w kierunku bezpieczeństwa właśnie w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych, które my jako StormSheet klientom proponujemy i jak je wdrażamy. Następnie pokażemy Państwu, jak właśnie takie wdrożenie przeprowadziliśmy w jednej ze spółek wodno-kanalizacyjnych. Potem przejdziemy sobie do takiego modelu sieci IT-OT i skupimy się na nim, aby pokazać Państwu, gdzie te właśnie różnice między tymi dwoma ściami są i jak tę część właśnie przemysłową powinniśmy chronić. Następnie Alek pokaże krótko na takiej naszej platformie CyberRange, jak taka ochrona na żywo wygląda. I jeśli nam to wystarczy czasu, pokażę też Państwu, dlaczego warto rozwiązać nasze rozwiązania, jakie te rozwiązania dla Waszej branży mamy. I ja następnie zrobimy sobie też krótką rundę pytań i odpowiedzi. Kim jesteśmy? Tak naprawdę StormShield należy do takiej firmy globalnej, która nazywa się Airbus, którą zapewne wszyscy Państwo kojarzą z budowy i tworzenia samolotów, bądź też śmigłowców. I właśnie to jest ten popularniejszy oczywiście produkt Airbusa, ale jest taka część, która nazywa się Defense and Space, czyli ta część, która również ma w sobie cyber security, bo wiadomo, że cyberbezpieczeństwo w tym momencie jest bardzo powiązane z ochroną państwa, ochroną spółek, ochroną tych kluczowych podmiotów dla państwa i dla każdego miasta, czy też ochroną właśnie tych kluczowych organizacji. I właśnie w tej części cyber security jest StormShield. StormShield jako ta marka, która zajmuje się stricte cyberbezpieczeństwem organizacji. To, że jesteśmy z Airbusem, to jest jedna rzecz, która nas bardzo cieszy i która nas również wyróżnia na rynku, ale bardzo ważne dla nas jest również nasze powiązania z firmami, które w tym części przemysłowej, tymi producentami tego sprzętu dla sieci przemysłowych są od dawna i takie połączenia technologiczne i współpracę technologiczną mamy z wieloma tak naprawdę liderami tego rynku, czyli takimi firmami jak Yokogawa, Schneider Electric oraz Siemens i z nimi tworzymy wspólnie projekty dla klientów. Oczywiście są to jeszcze takie organizacje jak ANSI, SECLAP czy ITN, które również testują i sprawdzają nasze urządzenia. Współpraca technologiczna to jedno, ale druga rzecz to są oczywiście powiązania z naszymi klientami i współpraca z naszymi klientami i te wdrożenia
o których możemy sobie mówić, pokazywać Państwu, że tak naprawdę potrafimy to robić. To jest wymienionych kilka takich spółek, z którymi właśnie współpracujemy i u których stworzyliśmy bardzo ciekawe projekty, jak choćby Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czy też Wodociągi Tyskie, Miasto Radom lub na przykład wspólny projekt z PKP Cargo Services. Jeśli chodzi o NIS-a drugiego, wiadomo, że już bardzo dużo zostało na ten temat powiedziane i na temat NIS 2 od dawna się do niego przygotowujemy, ale tak naprawdę czy wiemy, co on przyniesie tak naprawdę i od kiedy tak naprawdę obowiązuje. Wiemy, że te nowe przepisy powinny wejść w życie 18 października 2024 roku, czyli tak naprawdę już niedługo, to jest pół roku i generalnie ta dyrektywa powinna być wprowadzona i powinna być obowiązująca i co w związku z tym idzie, firmy powinny być do niej przygotowane i od dnia 18 października już również być gotowe tak naprawdę technologicznie do tego, tak? Czyli oczywiście sam NIS wprowadza tą ideę, aby te systemy zabezpieczeń w danej organizacji były najnowsze na aktualny stan wiedzy, czyli musimy go dostosować do obecnych technologii, tak? Jeśli mamy dane najnowsze technologie, to powinna być ten system zabezpieczenia do niego dostosowany, oczywiście być proporcjonalny do ryzyk związanych z konkretną działalnością. Będą nim objęte te sektory niezbędne dla utrzymania podstawowych funkcji społeczeństwa oraz i gospodarki państwa. Oczywiście spółki z branży wodno-kanalizacyjnej są objęte właśnie jako w tym NIS-ie drugim, jako to firmy kluczowe, które będą tak naprawdę musiały dostosować tą swoją ochronę cyber do właśnie tych standardów tej dyrektywy. Oczywiście jedną z ważnych elementów będzie to, aby podejmować działania prewencyjne, aby zapobiec ewentualnym atakom na daną infrastrukturę. I tak jak wspominałem, kogo będzie przepraszam, to oprócz oczywiście kluczowych przedsiębiorstw z tych głównych kluczowych branży, właśnie Wodkan, energetyka, dostarczanie energii, to są również tak zwane przedsiębiorstwa istotne z różnego typu działów gospodarki. Jakie obowiązki nakłada NIS 2 na organizację? To oczywiście prócz prowadzenia analiz ryzyka, zapewnienia bieżącej obsługi incydentów, czy też posiadanie, opracowanie takiego planu ciągłości działania, jeśli ze względu na cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo ogólnie, to również opracowanie wszelkiego rodzaju polityk i procedur w zakresie testowania i przeprowadzanie również audytów zabezpieczeń. Z naszego punktu widzenia również bardzo ważne są dwa elementy, do których my również się możemy jako stronę odnieść i których nasze produkty również zapewniają, pomagają w spełnieniu tych obowiązków. To jest po pierwsze wprowadzenie tych środków cyberochrony adekwatnych do poziomu zidentyfikowanych ryzyk, tak? Czyli my jako StoneSheet możemy Państwu właśnie zaproponować taką ochronę. I druga rzecz bardzo istotna, o której też może niewiele się mówi, to jest korzystanie z kryptografii i szyfrowania w ruchu, również w zabezpieczeniu przesyłania danych w sieciach przemysłowych. Jeśli jest jakaś dyrektywa, no to oczywiście powiązane są z nią wszelkiego rodzaju kary, aby firmy, w cudzysłowie mówiąc, też troszkę zmusi do tego, aby do tej dyrektywy się stosowały. Oczywiście kary są takie przewidziane. Pierwsze z nich to są środki nadzorcze, takie jak ostrzeżenia, instrukcje, polecenia oraz podanie do publicznej wiadomości takiej informacji, że dana spółka nie dopełniła swoich obowiązków w tym temacie. Drugą już coraz tak naprawdę bardziej dotkliwą karą to są kary pieniężne. Oczywiście mogą być to kary do 10 milionów euro lub 2% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa, czyli już naprawdę dotkliwa kara finansowa. I trzecia już tak naprawdę kara to jest personalna dla osób na kierowniczych funkcjach. Taka osoba może odpowiedzialna za naruszenie właśnie obowiązku spełnienia tych wymogów bezpieczeństwa może stanowić zakaz sprawowania funkcji
na kierowniczych stanowiskach, czyli już bardzo tak naprawdę poważna i dotkliwa kara. Jak podejść do takiego projektu cyberochrony? Bo tak naprawdę no, nie każdy ma gdzieś z tyłu głowy, jak to powinno wyglądać, ale może nie do końca zdajemy sobie też sprawę, jak to ugryźć, potrzebujemy właśnie pomocy, jak tą cyberochronę sobie zaprojektować i to bezpieczeństwo sieci właśnie przemysłowej i nie tylko mieć na jakimś poziomie, aby właśnie nie dopuścić do takich sytuacji, jak choćby atak na stację uzdatniania wody, który miał miejsce na Florydzie w lutym 2021 roku. W wypadku akurat tego ataku, jak zapewne wiecie, doszło do włamania poprzez skorzystanie z TeamViewera, tam była luka w politykach bezpieczeństwa i poprzez wykorzystanie TeamViewera cyberprzestępcy dostali się do sieci przemysłowej i zmienili ilości jednego ze środków chemicznych, który miał właśnie oczyszczać wodę, zwiększyli je do takich granic, że woda mogła stać się środkiem po prostu trucizną, środkiem trującym. I gdyby ten atak się powiódł i gdyby doszło do tego, to było ryzyko bardzo wielu milionów ofiar śmiertelnych, bo po prostu w kranach zamiast czystej wody leciałoby trucizna. I jak również przygotować się do spełnienia rekomendacji cyberbezpieczeństwa dla sektora wodno-kanalizacyjnego, która została wydana w 2021 roku przez rząd, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. No może takich rekomendacji to nie jest stricte prawo, to jest tylko wytyczna, jak się tak naprawdę do tego przygotować. My jako StormShield mamy taką politykę, aby wykonać to na zasadzie 6 kroków, aby zapewnić sobie to bezpieczeństwo w takiej spółce. Te 6 kroków to jest po pierwsze inwentaryzacja, czyli inwentaryzacja wszystkich naszych zasobów, tak, które mamy. Nie tyle zasobów sprzętu, który jest u nas w spółce, ale również sprawdzenie, gdzie dokładnie są te elementy, takie jak stacje uzdatniania wody, jakie tam są kluczowe punkty, jak choćby przepompownie wody, jak miejsca, skąd pobieramy wodę, stacje uzdatniania. Następnie musimy sobie podejść do analiz ryzyka, czyli sprawdzić sobie tak naprawdę, jakie w każdym z tych punktów występują ryzyka i w jaki sposób powinniśmy do tych ryzyk podejść. Następnie sprawdzić sobie nasze polityki bezpieczeństwa na cyber, w jaki sposób dopuszczać ewentualnych naszych podwykonawców, serwisantów, naszych administratorów do danych punktów. Następnie oczywiście, jak już mamy tą całą wstępną fazę rozpisaną, przechodzimy do wdrażania zabezpieczeń, tak? Czyli oczywiście proces wdrażania i łączenia tak naprawdę sobie tej cyberochrony z istniejącą infrastrukturą i połączenie się też z tą istniejącą infrastrukturą w sposób bezpieczny. I następnie jeden z najważniejszych punktów, czyli edukacja i jeszcze raz edukacja. I to nie tyle edukacja i szkolenia dla naszych administratorów z ewentualnej nowej technologii, jak zarządzać tymi oczywiście urządzeniami, ale również edukacja pracowników niezwiązanych z IT czy też z produkcją, aby również zwracali uwagę po pierwsze na wszelkiego rodzaju zagrożenia, które wynikają z pracy w internecie i z tymi zagrożeniami cyber, które na nich czekają, ale również z tymi politykami bezpieczeństwa, również, można powiedzieć, to fizycznymi. Tak? Następnie tym końcowym elementem, etapem jest zarządzanie tymi incydentami, czyli jeśli już mamy ewentualne jakieś incydenty związane z cyberbezpieczeństwem, no to musimy wiedzieć, w jaki sposób nim zarządzić, w jaki sposób musimy się do niego odnieść, kogo powinniśmy poinformować i jakie następne kroki musimy podjąć, aby powrócić do stanu sprzed z tego incydentu. I oczywiście sprawdzić musimy, co tak naprawdę stało się w podanym incydencie, czy też ewentualnie można powiedzieć włamaniu, tak, do sieci, sprawdzić, co tam się wydarzyło, co kto chciał nam zrobić, jaką krzywdę. Ale tak naprawdę najlepiej na ten temat właśnie powiedzieć Państwu na
przykładzie takim prawdziwym, który został wykonany przez nas na podstawie wdrożenia, które razem wykonaliśmy z naszym partnerem w pewnej spółce wodociągowej. Niestety nie mogę powiedzieć Państwu dokładnie nazwy. Była to spółka wodociągowa z miasta z północnej Polski. I tutaj też jest akurat screen z naszej strony internetowej takiego artykułu, który napisaliśmy. Oczywiście dla wszystkich osób, które będą na liście uczestników, które się zgłosiły, podeślemy Państwu link do tego artykułu, abyście mogli sobie też sprawdzić, w jaki sposób to wdrożenie przeprowadziliśmy i co tam tak naprawdę wykonaliśmy jako Stormshift. Ale teraz tak naprawdę szczegółowo byśmy to Państwu opowiedzieli, jak to wyglądało. I Alku, tutaj tak naprawdę było kilka etapów prac bardzo ważnych. Przechodziliśmy do tego projektu dosyć poważnie od początkowej fazy. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jakie były główne założenia tego projektu, co tak naprawdę było celem? Witam Państwa, nazywam się Aleksander Kostuch, jestem inżynierem wsparcia sprzedaży w firmie Stormsheet. Pojawiło się też pytanie tutaj w międzyczasie, czy należy wdrożyć NIS2 w całym przedsiębiorstwie, czy tylko w tej części OT. Generalnie NIS2 dotyczy całego przedsiębiorstwa, a więc to, co my zidentyfikujemy w ryzykach, to powinniśmy zabezpieczyć. I tutaj NIS2 mówi nie tylko o przedsiębiorstwie, ale mówi więcej o całym łańcuchu dostaw. Z tego względu jest to bardzo ważne, żeby podejść całościowo. Oczywiście to, co my tutaj dzisiaj pokazujemy, to pokazujemy, jak zrobić separację na poziomie samych sieci przemysłowych, jak zrobić mikrosegmentację w określonych miejscach, jak zrobić separację IT od OT, ale NIS2 to jest coś więcej, to są również procedury, to jest audyty, to jest analiza ryzyk i w związku z tym powinniśmy tutaj całościowo podejść do przedsiębiorstwa. Oczywiście w większości przedsiębiorstw już tak jest, że na brzegu sieci jest jakiś firewall. Sieci mają większe lub mniejsze zabezpieczenia z typu antywirusy, typu systemy EDR, mają ochronę zdemilitaryzowaną, bo serwery są w jakiejś odizolowanej części, w LAN-ie albo w separowanym LAN-ie. Także te rzeczy w IT są już najczęściej porobione, a więc jesteśmy w pewnym sensie gotowi na NIS2. Jedynie trzeba tylko zweryfikować ponownie całą infrastrukturę. Należy ocenić, oszacować ryzyka związane z IT. Ale to, co my zauważamy, to w większości akurat przedsiębiorstw, które NIS2 będzie dotyczył, czyli krytycznych, istotnych, a nawet i łańcuchy dostaw, czyli VPN-y potworzone pomiędzy różnymi firmami, to jest rzecz, którą trzeba uzgodnić. Z jednej strony to łańcuch dostaw, to współpracujemy z jakimiś dostawcami, współpracujemy z jakimiś zewnętrznymi firmami, to należy jeszcze raz sprawdzić umowę dotyczącą. I tutaj akurat my z punktu widzenia technicznego powiemy wprost technicznego zabezpieczenia tych połączeń. Czy na pewno jest to sieć szyfrowana? Szyfrowana jakimi protokołami? Czy jest odpowiednio zrobiona autoryzacja? Czy w tym tunelu mamy również monitorowanie ruchu sieciowego, który przechodzi pomiędzy lokalizacjami? Więcej, można też omówić tak naprawdę, jakie zasoby są ważne z punktu widzenia komunikacji z danym partnerem z naszego punktu widzenia, a jakie są ważne po drugiej stronie i dać dostęp tylko i wyłącznie do tych wybranych hostów, a nie do całej sieci. Tu często, jak robimy jakieś wizje lokalne czy audyty, to spotykamy się z tym, że jest połączenie szyfrowane pomiędzy wieloma lokalizacjami, ale rozmawia cała sieć. No i w związku z tym, oczywiście mamy monitorowanie tego, jaki ruch przechodzi, ale czy tak naprawdę cała sieć powinna być dostęp do naszej całej sieci? Nie. W wyniku
szacowania ryzyk, które są bardzo ważne, czyli tworzenia założeń i umowy pomiędzy partnerem, możemy określić, z jakiego hosta, do jakiego serwera hosta, czyli komputera, do jakiego serwera, ewentualnie innego komputera, czyli innego hosta, czy urządzenia, ma być dostęp. I teraz na jakich zasadach? Czy ma być to dostęp po określonych protokołach? Zdalny pulpit RDP, czy ma być to FTP, przesyłanie plików, czy ma być to poczta elektroniczna, czy i można tutaj określić również, co więcej ma przechodzić pomiędzy tymi urządzeniami, a więc można bardzo szczegółowo tutaj określić te ramy, ale tak NIS 2 dotyczy całego przedsiębiorstwa, a nie tylko wyrywka, który jest w ramach naszego przedsiębiorstwa OT. Ale no ten wyrywek to jest akurat rzecz, na którą faktycznie musimy mocno jeszcze popracować, a tutaj ewentualnie IT zweryfikować. I teraz Grzegorz, pytałeś się mnie, jak my podchodzimy do założeń. No dokładnie, jak ten sam ten projekt, jakie tutaj były założenia w nim? Założenia projektu były takie, że przeprowadzić pierwszy nasz kontakt z klientem to był też test naszych urządzeń, tak zwany proof of concept, czyli sprawdzenie, czy na pewno nasze urządzenia potrafią wykryć ruch sieciowy, ten przemysłowy w danej infrastrukturze, bo oczywiście dużo producentów o tym mówi, ale w momencie testów okazuje się, że no nie wszyscy dadzą radę robić tak zwaną głęboką analizę protokołów przemysłowych, tak jak robią to nasze urządzenia i faktycznie w trakcie naszych kontaktów taki proof of concept okazało się, że był na jakimś mało newralgicznym elemencie sieci, okazało się, że daje nam duży obraz tego, co tam się dzieje oraz jakie są potężne możliwości zabezpieczeń. A więc w trakcie implementacji założenie było takie, żeby przeprowadzić wdrożenie jak najmniejszymi zmianami w adresacji IP chociażby. Z tego względu, że przedsiębiorstwo już działało. Już są połączenia pomiędzy centralą, są połączenia pomiędzy przepompowniami, ujęciami wody, studniami, także te wszystkie połączenia jakieś tam są zrobione, jest zrobiony tunel VPN-owy na jakichś urządzeniach, nawet redundantny tunel VPN-owy i generalnie zamawiający czy interesujący się tym, żeby zabezpieczyć NIS 2 jest z tego zadowolony, ale okazuje się, że można zabezpieczyć właśnie firewallami, które będą odgradzały ruch, który jest przez nas niekontrolowany, który jest zagrożeniem, który jest ryzykiem i można to przeprowadzić w jak najmniejszym zakresie zmian, czyli przeadresowywania wszystkiego, bo to wszystko już działa, a więc można wprowadzić firewalle, które zabezpieczają szereg segmentów w trybie bridge'a, a więc w trybie przezroczystym, transparentnym dla sieci. Wstawiamy urządzenie, to urządzenie jest przezroczyste, i pomiędzy portami tak naprawdę płynie ta sama transmisja danych, jaka płynęła, tyle tylko, że pierwsza rzecz, to my monitorujemy, sprawdzamy, co tam jest, bo okazuje się, że w trakcie implementacji automatycy myśleli, że jest tam tylko i wyłącznie, tam są kilka urządzeń PLC, z którymi się komunikuje SCADA, a okazuje się, że nie, że po tych samych kablach gdzieś tam działa jeszcze monitoring wizyjny i to firewall wykrył. W tym momencie mamy wiedzę, oczywiście wstawiając urządzenie do danej infrastruktury, mamy już wiedzę, co tam się dzieje i w związku z tym, co tam się dzieje, możemy zaimplementować politykę bezpieczeństwa w tak zwanej formule keep it simple, a więc w bardzo łatwy sposób nanosimy na coś, co już zmonitorowaliśmy, co już widzieliśmy, pewne funkcjonalności i przez to robimy segmentację, izolowanie tych systemów OT od na przykład tej części sieci właśnie monitoringu wizyjnego, od części IT, gdzie mogą być największe zagrożenia, bo to w części IT jest phishing, jest socjotechnika, która próbuje ludzi doprowadzić do tego, że klikną gdzieś w jakiś niewłaściwy link, czy zainstalują sobie na przykład na pendrive, który przyniosą do firmy, jakieś zupełnie bezwiednie, jakiegoś malware'a, który zacznie poszukiwać i atakować w sieci.
A więc czyli tak, można powiedzieć, że pierwszym założeniem była tak naprawdę separacja tych dwóch sieci od siebie, tak? I potem tak. Ta segmentacja izolowanie. I izolowanie jej. Jasne. Tak, a co wypełnił przez pracownikami były, też było też, jeśli możesz mi powiedzieć. Tak, aby w danym segmencie był ruch sieciowy tylko niezbędny do realizacji zadań. Czyli ruch pomiędzy na przykład systemem SCADA a systemem PLC. Tak, żeby były zweryfikowane polecenia do i z systemów PLC. Tak, żeby można było je chronić nawet wtedy, kiedy operator gdzieś tam się pomyli i zarzuci instrukcję w systemie SCADA, o ile oczywiście system SCADA to umożliwia, i ochronić przed takim niechcianym, niekontrolowanym atakiem w tym momencie te systemy PLC, ponieważ one miały tylko tak naprawdę jedną daną funkcjonalność. Dodatkowo kolejnym założeniem było wprowadzenie zarządzanie dostępem do zasobów, a więc operatorzy mieli mieć możliwość tak naprawdę odczytu systemów PLC, tak samo system SCADA, zaś serwisanci mieli mieć możliwość pełnego zarządzania systemem PLC, bo oni przestawiali pewne rzeczy w systemie. Więc trzeba było autoryzować użytkowników. Autoryzacja użytkowników jest możliwa poprzez integrację z Active Directory, a więc jest pewne drzewo katalogowe, gdzie mamy użytkowników, gdzie mamy grupy i przezroczysta, nie tylko, bo w różnych systemach nie tylko jest przezroczysta akurat integracja Active Directory, czasami trzeba się zautoryzować, a więc tutaj urządzenia firmy Stormsheet umożliwiają z jednej strony integrację właśnie z drzewami katalogowymi, takimi jak Active Directory w Microsoftowym, czy też wystawienie funkcjonalności Captive Portal, a więc uwierzytelnianie użytkownika i ten użytkownik może zostawiać nawet tunel VPN-owy naszego przedsiębiorstwa. Więcej, Stormsheet umożliwia taką funkcjonalność uwierzytelniania two-factor authentication, a więc z jednej strony uwierzytelnić się za pomocą loginu, hasła, ale również tego, co na przykład mamy na komórce. Na komórce możemy mieć taką aplikację Google Authenticator, która losowo co jakiś czas wystawia numer, jakiś numer i każdy operator, który czy serwisa, który się loguje do naszej sieci, loguje się jeszcze za pomocą kolejnego elementu, co oczywiście tutaj w NIS-2 jest taka też rekomendacja, żeby zabezpieczenia były na tyle mocne, na ile w tej chwili systemy to umożliwiają, a więc jak najbardziej to factor authentication jest pewnym dobrym wzorcem i technologią, która jest możliwa do zrealizowania, a więc powinniśmy również tutaj mieć w zasobach. No teraz serwisanci nie przyjeżdżają do firmy, większość prac się wykonuje zdalnie, a więc również to założenie takie może być. No i nade wszystko założeniem jest taki, żebyśmy mieli po pierwsze wgląd w ten ruch sieciowy, automatyczne generowanie informacji o incydentach, jeżeli coś się będzie działo, czyli tutaj przechodzimy do takiego SOC-a, systemu centralnego monitorowania i obsługi bezpieczeństwa, gdzie mamy z jednej strony systemy, które zabezpieczają, ale również monitorują i dają nam informację zwrotną o bezpieczeństwie, raportowania czy wyszukiwania pewnych informacji, które się działy, jak i również tutaj to uzyskujemy za pomocą systemów SIEM, jak i również mamy możliwość, uwaga, jeżeli tych urządzeń, bo tych ryzyk może być dużo i na przykład określamy, że ryzyko gdzieś tam się znajduje w jakimś określonym miejscu, to więc separujemy to jedno określone miejsce od innych, to tam instalujemy firewall, a tych firewalli może się zrobić trochę więcej w sieci, a więc centralne zarządzanie bezpieczeństwem. System tutaj Stormsheet to się nazywa SMC, Stormsheet Management Console i to jest system, który potrafi zarządzać wieloma urządzeniami z jednego miejsca, a więc w bardzo prosty, łatwy sposób. Więcej,
Nie każdy musi znać angielski, w szczególności wśród automatyków, więc nasze rozwiązania są dostosowane do polskiego środowiska i są w języku polskim. Dokumentacja jest w języku polskim, szkolenia są w języku polskim, no i również interfejs użytkownika też jest w języku polskim. Kolejnym założeniem może być to, że każde urządzenie też ma możliwość zbierania logów, a więc bezpośredniego dostępu do informacji, ale również to wysyłanie do systemu centralnego zbierania rejestrów zdarzeń, które się zdarzyły w danej lokalizacji, czy nawet korelacji tych logów, a więc brania tego wszystkiego pod uwagę. No i teraz po zestawieniu tych wszystkich założeń trwa praca nad projektem i wdrożenie systemu. Możesz przełączyć, Grzegorz, na kolejny slajd. Jasne, ale to powiedz właśnie, jak uzyskaliście właśnie takie informacje, jak tutaj na przykład na tym slajdzie, czyli możesz mi powiedzieć, jak wygląda inwentaryzacja właśnie tych wszystkich urządzeń i lokalizacji. No to jest to akurat jest ciekawe, bo w trakcie tworzenia projektu trzeba było sprawdzić, jak wyglądają istniejące lokalizacje. No nie mamy szczegółowej, aktualnej mapy rozrysowania topologii sieciowej każdej z lokalizacji, a więc trzeba było się wybrać do takiej każdej z tych lokalizacji. I okazuje się, że osoby, które zajmują się IT, no niekoniecznie bywają w tych lokalizacjach zbyt często i odwiedzają te lokalizacje po jakimś dopiero czasie. No i warto w tym momencie tak naprawdę zobaczyć, zwiedzić tą lokalizację w trakcie inwentaryzacji i sprawdzić, bo okazuje się, że na przykład gdzieś tam jeszcze jakiś stary trzykąt działa, jakiś przełącznik sieciowy. I warto by było przy tej okazji wdrożenia tutaj systemu zabezpieczenia, ale również wymienić ten przełącznik z już niewspieranego, już tej firmy generalnie nie ma, w tej chwili nie jest obecna w świecie IT, a więc warto to zmienić może po prostu przełącznik sieciowy na jakiś nowocześniejszy, na jakiś, który ma według naszych standardów odpowiednie funkcjonalności i będzie lepiej chronił w sposób nowoczesny, który ma wsparcie również taki przełącznik sieciowy. I teraz założeniem również tego projektu jest, żeby to zrobić w sposób przezroczysty, a więc kiedy jeździmy po tych lokalizacjach, widzimy, że są newralgiczne lokalizacje, przepompownie, ujęcia wody. Nie można ich przerwać, bo tak naprawdę no, trudno sobie wyobrazić też przerwę serwisową. My wdrażając firewalla możemy zrobić prekonfigurację, a więc widzimy co jest, jak jest to zrobione, jak działają odpowiednie sterowniki PLC, przygotować tego firewalla w trybie monitoringu, w trybie przezroczystym i na chwilę tak naprawdę na kilka sekund przepiąć urządzenie albo wpiąć urządzenie zgodnie z projektem do sieci. A później przemyśleć oczywiście to, co widzimy, monitorujemy, przemyśleć tak, żeby po prostu w momencie, kiedy robimy już security, nie zabezpieczyć zbyt dużo tego ruchu sieciowego, tylko taki, jaki trzeba, bo każda ingerencja w daną infrastrukturę może się okazać katastrofalna w skutkach i na przykład, jak to ktoś powiedział, z automatyków gówno może do rzeki się wylać i mamy w tym momencie prokuraturę na głowie, a nie zabezpieczenia. A więc tutaj te założenia, to inwentaryzacja, zrobienie tego pierwszego projektu wykonawczego w sposób dobry i przemyślany, a później z etapami wdrażając urządzenie właśnie to przezroczyste z jednej strony, z drugiej strony nakładając na to security rozważnie, wieloetapowo, czyli pierwsza rzecz to identyfikacja źródła, celu, portów, ale potem druga rzecz, którą możemy zrobić, jeszcze bardziej zawęzić bezpieczeństwo, to jest zabezpieczenie pod względem protokołów przemysłowych, a więc głęboka analiza protokołów przemysłowych, to jest coś takiego, co jest niezbędne. Tutaj widzimy jakiś przykład, schemat przepompowni ścieków, który nie miał za żadne zabezpieczeń. Widzimy komunikację pomiędzy routerami,
przełącznikami do dyżurki przepompowni ścieków, gdzie znajduje się komputer z systemem SCADA i jakimiś tam sterownikami. Oczywiście mamy i drugi system SCADA gdzieś tam w centrali. Jest tutaj komunikacja i chcielibyśmy zabezpieczyć. No więc gdzie może być ryzyko? Ryzyko może być ze strony komputerów, przede wszystkim tych komputerów drukarkowych, drukarki. Drukarka, to taki kombajn drukarkowy, to nie tylko drukarka, to tak naprawdę system Linux. Często jest tak, że ten drukarka zostaje gdzieś tam zainstalowana, ona ma konto serwisowe. To konto serwisowe bardzo łatwo znaleźć w internecie, login i hasło. I w momencie, kiedy ktoś przyjdzie do takiego biura sieci kanalizacyjnej, zna konto tak naprawdę, bo nie zostało zmienione to konto serwisowe, taki backdoor, może się podłączyć do takiej drukarki i w tym momencie już istnieje w sieci. Taka drukarka dalej może zostawić tunel szyfrowany ze swoim serwerem Command Conquer, który dalej będzie zarządzać tą drukarką i z tej drukarki tak naprawdę mogą się odbywać ataki. Niekoniecznie z tej stacji roboczej, z tej właśnie drukarki. Żeby zabezpieczyć te wszystkie newralgiczne elementy, tutaj przełącz Grzegorz, proszę, na drugi slajd, zaproponowaliśmy, że wstawimy nasze urządzenie, które będzie separowało tak naprawdę tą sieć przemysłową. Dodatkowo jest możliwość, bo widzimy, że była możliwość wymienienia starego przełącznika na nowoczesny przełącznik, który już ma porty SFP, który ma możliwość pięcia GPIK-ów do połączenia światłowodem, a więc nie trzeba korzystać z konwerterów światłowodowo-elektrycznych, można je wyeliminować, a więc można w tym momencie w procesie wdrożenia również unowocześnić tą naszą sieć, a więc wymieniając przełącznik sieciowy na nowoczesny, wprowadzając security poprzez nasze urządzenie Firewall Storm Shielda, zrobiliśmy tak, że odseparowaliśmy sieć IT od sieci OT, mamy monitorowanie wszystkich systemów PLC, mamy więcej monitorowanie tego, co przepływa się pomiędzy tym jednym komputerem, tymi dwoma sterownikami, mamy możliwość wykorzystania większej liczby portów. Przełączmy na kolejny scenariusz. To też ten drugi jest, tak, cofnę się, tutaj mamy już to ujęcie. To jest tutaj ujęcie wody, ono jest trochę bardziej skomplikowane, tu może to widać w bardzo prosty, bo łatwy sposób, że to jest jeden budynek biurowy, ale generalnie tam tych budynków może być N, są różne połączenia. Naszym zadaniem jest sprawdzenie, gdzie tak naprawdę jest najbardziej krytyczna część, tutaj jest w ujęciu wody, tam jest jeden z komputerów SCADA, jakiś panel dotykowy, są sterowniki PLC, one działają z jakimiś na określonych protokołach, najczęściej to jest Modbus, to jest Profinet, ale również możemy spotkać się z takimi protokołami jak LagBus, SoftBus, szczególnie właśnie tam, gdzie są oczyszczalnie ścieków. Także to wszystko my monitorujemy, sprawdzamy, co tam się dzieje. I tutaj zaproponowaliśmy również pojedyncze urządzenie w tym ujęciu wody, bo ryzyko akurat już w tej sieci, gdzie mamy to ujęcie wody, gdzie jest ta część przemysłowa, jest mniejsze niż to, że na przykład będziemy mieli atak od tej części budynkowej. No, ta część biurowa, budynkowa, ta biurowa część się łączy dalej z centralą i tam się mogą dziać różne rzeczy, bo komputer potrzebuje dostępu do internetu, komputer potrzebuje dostępu do poczty elektronicznej. Tutaj również istnieje możliwość wykorzystania światłowodów, można wykorzystać systemy elektryczne, ale to, co najważniejsze, to jest to, że możemy w przezroczysty sposób wstawić naszego firewalla. I kolejna rzecz, możemy również przemyśleć, to jest to, że jeżeli chcemy mieć zabezpieczenie, odporność przed awarią, na przykład braku zasilania, albo że to jest newralgiczny element sieci i w momencie, kiedy my robimy aktualizację oprogramowania układowego, tak zwanego firmware'u, to pomiędzy pierwszym a drugim portem ma iść dalej transmisja danych, pomimo że urządzenie na przykład przy aktualizacji firmware'u się restartuje, to długo trwa, bo minutę do pięciu minut, to jest czas jakiś długi i w tym momencie aktualizuje się to oprogramowanie. Dlaczego aktualizować?
wiemy, że systemy PLC w większości są przystosowane pod klucz, a więc skonfigurowane i się generalnie jak działają, to się nie rusza. Jednakże świat cyberprzestrzeni się zmienia, zagrożenia się zmieniają, są wykrywane nowe podatności, a więc co jakiś czas trzeba wymienić to oprogramowanie układowe, żeby generalnie być odpornym na te przychodzące potencjalne zagrożenia. Mamy wyobraźnię, a więc proces bezpieczeństwa jest procesem stałym, ciągłym, który z jednej strony wdrażamy technologię, potem monitorujemy, mamy jakieś wnioski i znowu wdrażamy kolejne rzeczy. To firmware, czyli utrzymanie urządzenia jest mega ważne. To nie tylko sygnatury, tak jak mamy w antywirusie, że sygnatury antywirusowe przychodzą, ale to również to oprogramowanie układowe, dzięki któremu nasze urządzenie jest aktualne pod względem zagrożeń, pod względem nowych funkcjonalności. No i tak trzeba czasami robić to aktualizację i w tym momencie w tej aktualizacji jest taka funkcjonalność naszego urządzenia, która się nazywa bypass, a więc w momencie, kiedy on się restartuje to urządzenie albo kiedy nie jest w stanie robić clue tego bezpieczeństwa, a clue bezpieczeństwa to jest właśnie IPS, Intrusion Prevention System, to jest mechanizm, który wykrywa aplikacje, który potrafi sprawdzać pod względem zagrożeń w tej transmisji i blokować te zagrożenia, a przepuszczać tylko ten oczekiwany ruch sieciowy, ten produkcyjny ruch sieciowy, to w tym momencie, kiedy robimy aktualizację oprogramowania, to IPS nie działa, nie działa bezpieczeństwo, ale jest przełączony w tryb bypass, a więc tę minutę czy pięć minut, w zależności od skomplikowanego systemu, który się aktualizuje, to ruch jest przepuszczany, a więc jest bezprzerywowy w transmisji danych. Tak więc to jest funkcjonalność bypass. Alku, to ewentualnie więcej, czy moglibyśmy też przejść do... Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli potrzebujemy wykorzystać więcej portów niż jeden, to możemy zrobić również klaster z naszych urządzeń, a więc dwa urządzenia. Wtedy, kiedy jedno się restartuje, to drugie działa. Okej, proszę Grzegorz. Czy moglibyśmy przejść właśnie do wdrożenia? Bo wiemy, że pracowaliście na zasadzie właśnie, że była najpierw inwentaryzacja, a potem pracowaliście na schematach, na topologiach sieci, sprawdza się dokładnie, gdzie te punkty newralgicznie się znajdują i tam zaproponowaliśmy nasze urządzenia, aby właśnie w tych newralgicznych punktach ta ochrona była jak najlepsza. I rozumiem, że przyszliśmy wtedy już do tam etapów wdrożenia i czy mógłbyś powiedzieć też na przykład słowo na temat, jak też system SCADA był chroniony systemem wirtualnym. System SCADA znajduje się w chmurze, prywatnej chmurze tutaj zamawiającego, a więc są tam wirtualizatory i tak naprawdę w którym serwerze w tym momencie nie wiemy, gdzie jest ten, no wiemy oczywiście monitorowania, ale on może się znajdować na różnych serwerach, to są serwery duże, a więc jest taka prywatna chmura zrobiona. I jak zabezpieczyć system SCADA od tej sieci części tak naprawdę biurowej, bo SCADA się znajduje w części biurowej. A więc tutaj również możemy zastosować tak zwanego wirtualnego firewalla, zaimplementować w zależności od tego, czy mamy VMware'a, to na systemie VMware, czy mamy Hyper-V, to na tym systemie wirtualnego firewalla, który jest skalowalny, którego licencja tak naprawdę jest dostosowana do tego. Mamy jeden tu tak naprawdę serwer, a więc tutaj rozwiązanie Elastic Virtual Appliance w wersji pierwszej wystarczyło, ale jeżeli by się zwiększyła utylizacja tego, wykorzystanie tego, tej maszyny wirtualnej, to możemy również skalować to rozwiązanie poprzez wymianę licencji i tak naprawdę nic się nie zmienia, a więc wirtualna maszyna pomiędzy wirtualnym serwerem, a naszą częścią biurową dalej jest ta sama, polityki bezpieczeństwa są dalej te same, autoryzacja użytkowników dalej jest ta sama, a zmienia się na przykład licencja, która daje nam możliwość zestawienia większej liczby sesji, czy tudzież większej liczby połączeń VPN-owych chociażby. Tak naprawdę podsumowując sobie, jaki był wdrożenia całego systemu w tej spółce, to tak naprawdę osiągnęliśmy sześć głównych celów, które mieliśmy założone. Czyli po pierwsze dokonaliśmy tak naprawdę separacji skutecznej między sieciami IT i OT poprzez właśnie wykorzystanie firewalli
SNI20, tych firewalli przemysłowych. Dzięki temu zminimalizowaliśmy sobie ryzyko zagrożeń w sieci wewnętrznej, z sieci wewnętrznej IT. Następnie oczywiście dokonaliśmy też centralizacji tych urządzeń. Na czym to polegało? Oczywiście na tym, abyśmy tymi wszystkimi urządzeniami mogli sobie zarządzać z jednego punktu poprzez wykorzystanie urządzenia typu Storm Shield Management Center. Następnie oczywiście zwiększyliśmy bezpieczeństwo samej całej organizacji i mogliśmy możemy dużo szybciej wykrywać zagrożenia i również reagować na nie lub też rekonfigurować w ramach potrzeb. Co było też ważne dla samej firmy, to również aby być zgodnym z wytycznymi RODO, nasze urządzenia pozwalają na anonimizację danych cyfrowych i to również firma osiągnęła. Ochrona SCADA dodatkowa, o której właśnie Alek wspominał poprzez wykorzystanie wirtualnych firewalli na prywatnej chmurze. No i oczywiście niezawodność, bo to była jedna z najważniejszych elementów. Wykorzystaliśmy nasze firewalle SNI20, właśnie te przemysłowe, z tą funkcjonalnością bypass, o której Alek wspominał, która pozwala na ciągły ruch w sieci i które są również tak naprawdę przystosowane do działania w warunkach choćby o zwiększonej wilgotności, temperaturze, czy też zapyleniu. Abyśmy mogli sobie podsumować tak naprawdę taki proces zabezpieczenia sieci przemysłowej, to tak naprawdę mamy tutaj kilka tych elementów. Czyli tak jak Alex wspominał, najpierw dokonujemy tej wizji lokalnej i inwentaryzacji sobie tych urządzeń, które mamy w swojej sieci. Następnie siadamy z klientem, siadamy z daną organizacją, nad projektem my doradzamy, w które miejsca ewentualnie powinny być zabezpieczone, w jaki sposób sprawdzamy, które elementy powinny być zabezpieczone, nad schematami, nad topologią sieci wspólnie razem z daną organizacją, aby to była po prostu połączona wiedza nasza i danej firmy. Następnie oczywiście, jeśli dojdziemy też do konsensusu, dana firma oczywiście musi przejść przez procedury zakupowe, to jest jasne i klarowne. Następnie wdrożenie, o którym również Alek wspominał, wdrożenie bardzo często z wykorzystaniem właśnie naszych zasobów, czy też Alek również sam pomaga przy wdrażaniu takiego systemu. I kolejnym etapem są szkolenia. Samych administratorów nie pozostawiamy klienta samego sobie, tylko właśnie w trakcie całego procesu osoby, które będą za tą sieć odpowiedzialne, są przez nas przeszkolone, aby potrafiły skutecznie z danych rozwiązań korzystać. Alku, teraz bym poprosił Cię o tak naprawdę powiedzenie kilku słów właśnie na temat modelu ochrony. Kilka słów na temat każdego elementu. Możemy zacząć sobie od całego samego schematu, jak wyglądają właśnie te sieci IT i ten świat OT. Czy mógłbym właśnie te elementy wymienić, które powinniśmy chronić, a potem po jednym zdaniu ewentualnie właśnie na temat segmentacji, mikrosegmentacji będę przechodził. Tutaj w sieci IT istnieją często systemy ERP, czyli zarządzania przedsiębiorstwem, systemy MES, coś podobnego. To, co najważniejsze, to są komputery, które w automatyce nazywamy HMI, Human Machine Interface. Tam siada operator i tutaj z tego punktu widzenia czujemy takie największe zagrożenie. Dalej mamy systemy SCADA, to są systemy, które służą do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Historian, czyli nic innego jak bazy danych, stacje robocze i tutaj widać, że tych elementów, na które mamy wpływ, które możemy separować, jest wiele. Bo z jednej strony są to elementy wewnętrzne, jak właśnie komputery czy nasze sterowniki, tam możemy zastosować mikrosegmentację. Ale z drugiej strony mamy również takie systemy zewnętrzne i tutaj jakbyś Grzegorz mógł się przełączyć na kolejny slajd. Mm-hmm. A więc separację sieci robimy pomiędzy systemem IT a OT, wstawiając firewalla, niezależnie od tego, że w IT jest gdzieś tam firewall brzegowy i ten firewall brzegowy chroni naszą sieć biurową od internetu. To jest świetna rzecz, ale gdzieś tam wewnętrznie możemy również separować tą część. W momencie konwergencji systemów OT, bo muszą się skomunikować z systemem SCADA, musi być gdzieś komunikacja z naszymi systemami dziedzinowymi ERP, to ta informacja musi przechodzić, a więc warto w tym momencie rozważyć, czy tutaj nie zrobić tej separacji. Grzegorz, mógłbyś dalej?
Jasne. I tutaj stosowaliśmy podwójną barierę, a więc drugiego firewalla, niezależnie od tego, że na brzegu sieci jest właśnie też jeden firewall, który świetnie robi robotę, chroniąc naszą sieć biurową od internetu. W tamtym scenariuszu można się zastanowić, czy na tym samym firewall nie robić separacji OT. Tak, jak najbardziej, można by zrobić za pomocą VLAN-ów na przykład, albo separując je interfejsami, ale o ileż nie będzie bezpieczniejsze, kiedy zastosujemy drugie niezależne rozwiązanie, a więc w momencie kompromitacji tego, co jest na brzegu sieci, to mamy jeszcze drugie rozwiązanie, tutaj drugie rozwiązanie w postaci firewalla europejskiego producenta, zgodnego z rekomendacją Unii Europejskiej, tego, które zaprobowało NATO, który ma certyfikację EAL4+, z polskich instytucji, z europejskich instytucji, który ma polski interfejs użytkownika, to może po prostu czasem warto zastosować to drugie rozwiązanie. I w momencie, kiedy mamy wyniesione jakieś lokalizacje, jak przepompownie czy ujęcie wody, to tam zrobić może mikrosegmentację pomiędzy poszczególnymi elementami, bo tam mamy te sterowniki PLC, które powinniśmy odseparować od sieci biurowej, bo sieci biurowej może gdzieś tam się znaleźć przypadkowo jakiś intrus. Przełączysz? Jest tutaj już mam do szyfrowania. Tu mówiłem o kontroli zdalnej, a więc mamy w jednym mieście nasze przedsiębiorstwo, a z zupełnie innego miasta na końcu naszego kraju jest serwisant. On normalnie w sposób musiałby przyjeżdżać, ale pandemia pokazała, że większość rzeczy można zrobić zdalnie, a więc ten serwisant nie musi w tym momencie marnować całego dnia na to, żeby przejechać od siebie z biura do naszego przedsiębiorstwa i tutaj wykonywać jakieś prace. Wystarczy, że będziemy mieli zabezpieczony zdalny dostęp z funkcjonalnością two-factor authentication, z autoryzacją użytkownika oraz również możemy tu zastosować dla tego serwisanta głęboką analizę protokołów, które będą przepływały, jeżeli to są protokoły przemysłowe, nie tylko IT, ale również OT. Proszę dalej. Na koniec, Alku, takiego operatora również możemy dopisać do jakiejś lokalnej bazy LDAP-owej, bądź wciągnąć go na listę Active Directory, tak, żeby miał. Możemy autoryzować tego użytkownika w wiele różnych sposobów, bo ten użytkownik niekoniecznie musi nastąpić, gdzie się też autoryzować VPN-em, może się autoryzować na jakimś tam zewnętrznym innym urządzeniu, ale później, gdy będzie chciał mieć dostęp na przykład do naszego z PLC-ka, to my możemy mu wystawić Captive Portal i Captive Portal może się integrować z serwerami Radiusa, Kerberosa, może się już autoryzować z lokalną bazą użytkowników, bo ten akurat użytkownik chce tylko i wyłącznie ma mieć dostęp do tego konkretnego PLC-ka, a więc on będzie się lokalnie autoryzował. Może również niekoniecznie z Active Directory, który służy do naszych pracowników biurowych, gdzie ludzie przychodzą i odchodzą, jest fluktuacja pracowników i tym tak naprawdę zarządzą HR-y. To tutaj ten nasz serwisant może być w lokalnej bazie autoryzowany poprzez właśnie Captive Portal, ale również są metody uwierzytelniania użytkowników tymczasowych, na przykład jakiegoś audytora, albo też możliwość jest autoryzowania poprzez tak zwany dostęp sponsorowany, a więc przychodzi do nas, czy autoryzuje się w naszej sieci po VPN-ie jakiś użytkownik, chce mieć dostęp do jakiegoś PLC-ka, czy do jakichś logów, czy do jakichś innych elementów sieci, uruchamia Captive Portal, wpisuje adres, swój e-mail oraz osoby zapraszającej. Do osoby zapraszającej przychodzi mail i na odpowiedzi na ten mail możemy dopuścić takiego użytkownika albo mu zabronić dostępu. Super. To teraz może jeszcze powiedz mi kilka słów na temat właśnie logowania i monitorowania logów. Każde z urządzeń ma możliwość interaktywnego przeglądania rejestrów zdarzeń, rejestr zdarzeń, czyli logowanie tych zdarzeń i to bardzo szczegółowy sposób, gdzie widzimy, co się dzieje w danym ruchu sieciowym. Mamy również możliwość wpływania, że widzimy w tym momencie z takiego komputera jest ruch sieciowy, to ten komputer w tym momencie możemy dodać do obiektów, później go nim zarządzać jako już w polityce bezpieczeństwa. Tutaj z tej reguły bezpieczeństwa, którą widzimy, jakiś alert, możemy przejść do odpowiedniej reguły bezpieczeństwa i ją ewentualnie zmienić, jeżeli jest taka potrzeba, czy z reguły bezpieczeństwa możemy przejść do logów i wyfiltrować sobie, co właśnie w tych regułach bezpieczeństwa, jaki ruch przepuszczamy. Mamy również możliwość
nie tylko inwentaryzacji, ale również audytu, zaawansowanego audytu, a więc jak na jakiejś stacji roboczej działa jakaś aplikacja, która próbuje się aktualizować, to widzimy, że na przykład to jest stara Mozilla i należałoby ją zaktualizować, ponieważ jest podatna na dane cechy CVE, czyli można ją skompromitować, czyli jakiś Acrobat Reader. Tutaj ten audyt bezpieczeństwa, audyt, przezroczysty audyt, czyli z ruchu przechodzącego przez firewalla, również jest dość ważny. Super. No i jeszcze może dwa słowa na temat centralnego zarządzania. W momencie, kiedy to pokazaliśmy Państwu, że robimy mikrosegmentację w danym przedsiębiorstwie, a więc nie jeden firewall, tylko tych firewall może być więcej. Te firewall są atrakcyjne cenowo, a więc nie zabiją naszego budżetu. Te firewall są skalowalne, a więc jeżeli są nam potrzebne dwa porty, to kupujemy to urządzenie tańsze, a dopiero w momencie, kiedy nas są potrzebne więcej portów, to odblokowujemy za pomocą licencji takie porty, a więc w tym momencie wiemy, w którym miejscu to zrobić. To tych firewalli może się zrobić więcej i to, co będziemy widzieli, chcemy zarządzać, to musimy mieć tak naprawdę nie podchodzić do każdego firewalla osobno, oczywiście zdalnie podchodzić, czyli na konsolę pierwszą, tu na firewallu damy jako obiekt, potem na drugim, potem na trzecim. Nie, to by trwało zbyt dużo czasu, a więc mamy system, który centralizuje nam zarządzanie i tak naprawdę w jednym miejscu tworzymy obiekt, tworzymy reguły bezpieczeństwa, tworzymy sieć, która jest zależna od lokalizacji, a więc ma zmienne. I za tak naprawdę just one click, czyli jedno kliknięcie spowoduje to, że te polityki bezpieczeństwa się wydystrybuują do wszystkich firewall. Na przykład w trakcie wdrożenia, tutaj o którym wspominamy, mamy tutaj z tyłu głowy, było tak, że firewalle były z jakąś tam konfiguracją wstępną, a dopiero później tworzyliśmy w systemie centralnego zarządzania odpowiednie polityki, które są wspólne dla wielu różnych firewalli. I tak naprawdę jednym kliknięciem te polityki bezpieczeństwa zostały wdrażane. Tutaj jeszcze Grzegorz pokazał, że jest taka naprawdę możliwość również tworzenia tuneli szyfrowanych pomiędzy tymi firewallami. NIS2 mówi o tym, że nawet wewnętrznie, kiedy mamy dwie różne lokalizacje, ale ten ruch jest nieszyfrowany, to warto przemyśleć to, żeby tu wdrożyć szyfrowanie, aby on wewnętrznie był również szyfrowany i ta komunikacja za pomocą właśnie firewalli była realizowana w sposób bezpieczny, a więc nikt nie podejrzał tego ruchu sieciowego, który się znajduje za tymi firewallami, nawet w momencie mikrosegmentacji. Super. To może teraz, Alko, byśmy przeszli właśnie do pokazu, jak wyglądają nasze firewalle, jak wygląda choćby głęboka analiza protokołów na żywo. To przełącz proszę, wyłącz swoją prezentację, przełącz na mój ekran. Rozumiem, że już nie widać mojej prezentacji. Nie widać swojej prezentacji. Ja chciałbym zmienić akurat na swój. To robię i w tej chwili mam komunikat, że mogę wyświetlić swój ekran. Fantastycznie. Ekran widać, pojedynczy monitor. Widać. Widać topologię? Tak, widać topologię sieci, widać CyberEngine. Okej, to co Państwu teraz zaprezentuję, to jest platforma symulacyjna Airbus. Airbus, jak pamiętacie Państwo, jest pełnym właścicielem naszej firmy i to jest platforma, gdzie testujemy różnego rodzaju topologie, konfiguracje, robimy szkolenia tutaj na tej platformie, a więc w dowolnym miejscu po prostu sobie stawiamy routery, przełączniki, hosty, to wszystko, co się da zwirtualizować, to robimy na tej platformie i tutaj również na ten pokaz przygotowaliśmy dla Państwa pewien wyrywek sieci topologii. To topologia jest oczywiście większa, my ją stosujemy często do szkoleń. Ja przygotowałem tutaj taką część, która z jednej strony mamy fabrykę. Ta fabryka, żeby Państwo zademonstrować, może pracować na wielu różnych protokołach. Ja tą fabrykę uruchomiłem na protokole Modbus. Mam tutaj dwa zbiorniki, które przelewają wodę, a więc tu jest uruchomiony protokół tylko i wyłącznie Modbus. Mogę sobie zasymulować oczywiście tutaj więcej protokołów, bo tutaj mam podsieć dla Modbusa, a tu jest podsieć dla protokołu S7, tu jest dla OPC-UA i stawiłem pomiędzy siecią IT, tu gdzie się znajduje system SCADA, firewalla, a więc ten firewall akurat w tym przypadku nie jest przezroczysty, jest na zasadzie routingu, ale tu moglibyśmy sobie świetnie wyobrazić, że jeżeli była jedna podsieć, to mógłby być firewall tylko przezroczysty w trybie bridge'a, transparentny.
bo tutaj może się pojawić jakiś intrus i ten intrus może atakować. No nie mamy akurat tyle czasu, żeby pokazywać konkretnych tutaj ataków, to Państwo zobaczycie na innych prezentacjach, że takie ataki są możliwe. To, co my chcemy pokazać, to jak wdrażamy, jak zabezpieczamy sieć pomiędzy tym PLC a naszym systemem SCADA. I teraz to, co wywołałem nasz, już zalogowałem się do firewalla, zanim jednak pokażę te rzeczy, które robię na firewallu, pokażę, że to jest system SCADA. System SCADA, na którym mamy panel kontrolny, tu możemy coś zmieniać, zmieniają się parametry tego systemu i zarządzamy, monitorujemy tymi dwoma zbiornikami. Ja z kolei na firewallu, firewall jest w języku polskim, jak tutaj widać, mam jedną regułę bezpieczeństwa, która pozwala mi na ruch sieciowy wszędzie, na wszystko. Mamy IPS-a, żeby jakieś potencjalne ataki zostały zatrzymane, ale w monitoringu widzę, po pierwsza rzecz, to co widzę, to jesteśmy zgodni z GDPR w Europie, a w Polsce rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, a więc te dane są zanonimizowane. Jeżeli mam odpowiednie uprawnienia, to mogę uzyskać oczywiście dostęp i to, co zrobiłem w tej chwili, to uzyskałem adresy IP. Mogę tutaj, mam też pole użytkownika, aczkolwiek nie robię teraz autoryzacji, więc nie wiem, jaki użytkownik to jest, ale w logach, jeżeli zrobię autoryzację single sign-on, to będę widział też również użytkownika, który jest zalogowany na danej stacji i widzę, po inwentaryzacji wiem, że tu jest mój komputer pod tym adresem IP i mogę już go z tego miejsca, z logów widocznych na tym miejscu, dodać jako mój komputer HMI, czyli Human Managed Interface, czyli system, na którym siedzę, system SCADA, który się komunikuje dalej z jakimś systemem. Tutaj po inwentaryzacji wiem, że to jest podsieć Modbus, a więc z PLC-kiem Modbusowym. Też go dodaję już z tego momentu, z tego miejsca, że jest to mój PLC Modbus. Dalej, samo urządzenie podpowiada mi, kiedy ten obiekt został stworzony, przez kogo, ja jestem zalogowany jako admin, nie jako inny użytkownik, z jakiego komputera został zrobiony. Mogę to oczywiście sobie zmienić. Mam tu też audyt od razu informacji, co każdy użytkownik zrobił i już widzę w tej chwili przyjazny dla mnie jako użytkownika, że jest komunikacja pomiędzy moim komputerem a moim Modbusem po protokole Modbus i pierwsze zabezpieczenie, jakie zrobię, to zabezpieczenie zrobię takie, że okej, jest komunikacja pomiędzy HMI, czyli Human Managed Interface, moim komputerem, a moim sterownikiem PLC, tutaj jest ten sterownik, na protokole Modbus. I to jest pierwsze zabezpieczenie, ale druga reguła, która powinna być, to powinna być reguła niekoniecznie blokująca, bo w pierwszym fazie może być pozwalająca na jakikolwiek inny ruch sieciowy, bo może tam coś się jeszcze zdarzyć w trakcie eksploatacji. A więc my czekamy, tak naprawdę sobie obserwujemy ruch sieciowy. Już mamy w tym momencie tak naprawdę skonfigurowane zabezpieczenie, to podstawowe, a więc jakie jest źródło, jaki jest cel, na jakich protokołach, ale widzę, że tutaj jakiś ruch się pojawia również, któremu pozwalam ruch sieciowy, bo tutaj nic jeszcze nie blokuje. Wyszukuję sobie w logach, czy ten ruch sieciowy mnie na pewno interesuje. Okay, jeszcze raz robimy sobie tutaj wyszukaj w logach. I tak, widzę, że jest ruch sieciowy pomiędzy moim komputerem, ale to jest nic innego jak tylko rozgłoszenia, broadcasty, a więc ten w wyniku na przykład monitorowania tygodniowego, miesięcznego, w zależności od potrzeb, mogę sobie zmienić w tym momencie zachowanie tej reguły bezpieczeństwa na blokowanie, bo żaden inny ruch tam nie przechodzi i już mam zabezpieczony w podstawowy sposób na mój system, a więc to nie jest reguła końcowa, tylko to jest mój ruch sieciowy do systemów PLC. I tak mam politykę bezpieczeństwa zbudowaną. Ale okej, czy to wystarczy? Większość firewalli to zrobi. W tym shieldzie mamy jeszcze możliwość analizowania protokołów przemysłowych. I tak na przykład w IT. W IT możemy rozpoznać na przykład długość, nazwę użytkownika, hasło, jakie polecenia idą w tym FTP-ie, jacy są użytkownicy, możemy pozwolić, zabronić w ruchu HTTP, HTTPS po dyszyfrowaniu, możemy analizować kod pod względem tego, czy nie ma tam jakichś anomalii, możemy parsować w locie ten ruch sieciowy, protokole POP3, również są jakieś polecenia, które możemy zabronić, które są nieużywane już w tej chwili, jest analiza, czy pod względem antywirusa, czy pod względem sandboxingu,
ale w protokołach przemysłowych my możemy również, tak jak w protokołach IT, pewne rzeczy sprawdzać. Możemy sprawdzać na przykład ID naszych jednostek na PLC. Tutaj oczywiście automatycy będą to lepiej rozumieli, system zarządzania, na jakich adresach jest, ale przede wszystkim jakie komendy przechodzą przez naszą sieć. I teraz, żeby sprawdzić, jakie komendy przechodzą przez naszą sieć, zrobimy takie małe doświadczenie, że w tym profilu, bo tutaj tych profili konfiguracyjnych jest więcej, to nie jest akurat moment na szkolenie, do którym oczywiście więcej czasu spędzamy nad tym, ale ja w tym momencie zrobię tak, że blokuję cały ruch sieciowy po to, żeby alertował mnie, nie blokował, tylko alertował mnie, co przechodzi przez moją sieć. A więc tutaj niby zablokowałem, ale tak naprawdę tylko po to, żeby mieć alert, mieć informację zwrotną, że jest coś zablokowane. I teraz w alertach sprawdzam, czy na pewno w tym moim profilu konfiguracyjnym, który mam ruch sieciowy, który się odbywa, na protokole Modbus mam zezwolony ruch sieciowy, jest zezwolony i w tym momencie mogę sprawdzić, jakie komendy odbywają się w produkcji, a więc widzę tu komendę numer 3 i numer 1, ale po jakimś czasie to jest komenda, która tak naprawdę robi nic innego, jak monitoruje nasz system SCADA, nasz system PLC. Ale w tym momencie, po jakimś czasie przychodzi operator i coś tutaj zmienia, zmienia tryb działania z automatycznego na ręczny, wyłącza pompę, przesterowuje jakieś zawory, coś się zmieniło w ruchu sieciowym. Ja nie jestem autorem systemu SCADA, nie wiem tego, ale mam tutaj transmisję danych i w transmisji danych widzę, że się pojawił kod numer 6, a więc tak naprawdę na mojej produkcji działają 3 kody, 1, 3 i 6. I teraz to, co mogę zrobić, żeby zabezpieczyć moją sieć w głębokiej analizie protokołów przemysłowych, to właśnie na tym protokole Modbus, który Państwu pokazuję, zabezpieczyć te 3 kody. 1, a więc tutaj zezwalam na ruch sieciowy, 3 i kolejny 6, bo też się okazało, że on tutaj w mojej sieci jest. I w momencie, kiedy mam już tak skonfigurowane głęboką analizę protokołów przemysłowych, więcej mi się tu żadne alerty nie pojawiają i teraz widzę, że to jest moment dobry, kiedy mogę zabezpieczyć moją sieć, a więc przechodzę na sygnatury, te sygnatury dotyczące protokołu Modbus. Odpowiednie sygnatury, które dotyczą tutaj tych funkcji kodu, które właśnie skonfigurowałem, ale również podatności pewnych elementów urządzeń przemysłowych, to ja te wszystkie akurat, które są charakterystyczne w danej konfiguracji, którą używam, blokuję teraz i teraz w tym momencie mam zablokowany cały ruch sieciowy, który wprost nie jest pozwolony w protokole, tutaj w tych kodach, które tutaj określiłem. A więc tylko i wyłącznie 1, 3 i 6 będzie przechodził, a jeżeli będzie jakiś atak, to nie pojawi mi się 1, 3 i 6, bo to jest mój normalny ruch produkcyjny, ale każdy inny kod już w tej szczegółowej, w tym szczegółowym, głębokiej analizie tych protokołów, tu mi się pojawi, że jakiś jest intrus albo operator zmienił coś na danym w systemie SCADA, co nie powinien zrobić, co powinno być zablokowane i pojawi się kolejny jakiś kodzik, który nie pozwoli nam, który będzie elementem jakby wdrażania niepoprawnej komendy do naszej sieci. Także w ten sposób zabezpieczyliśmy tą sieć, ale to czy można coś więcej zrobić? A no można zrobić coś więcej, bo to, co sobie tutaj wypatrzyliśmy, to jeszcze ma pewne wartości, a więc tutaj mogliśmy sobie jeszcze w trakcie wdrażania zrzucić pakiety. Oczywiście mało kto to robi, ale jest taka wisienka na torcie, która jest taką możliwością i w Wireshark'u możemy sobie zobaczyć, jak wyglądał ten ruch sieciowy i tutaj na tym poziomie widać, że to nie tylko kodzik, bo tu oczywiście ten kodzik 6 jest, ale jeżeli przedstawialiśmy coś w systemie SCADA, to jest numer referencyjny 1036 i wartość 0, to w ramach tego możemy sobie zrobić własne sygnatury, które pozwolą nam wyłączyć wszelkie inne wartości niż te, które tutaj mamy pożądane. I już na tym etapie zabezpieczenia można powiedzieć, że mało kto się przeciśnie przez naszą sieć,
ale gdybyśmy zrobili jeszcze te dodatkowe sygnatury, to nie ma prawie opcji, żeby system tutaj cokolwiek przepuścił, jakikolwiek atak i system był produkcyjny i bezpieczny. Czy jeżeli są jakieś pytania, to prosiłbym na Q&A-u je wykonać. Ja myślę, że tutaj ten pokaz akurat skończyliśmy, przełączymy się na prezentację dalszą. Także tutaj prosiłbym Grzegorz, przełącz siebie. Mhm. Na prezentację. OK, widać swoją prezentację, Grzegorz. Fantastycznie, fantastycznie. To w takim razie jeszcze tylko kilka słów do Państwa. Jakie właśnie rozwiązania dla sektora spółek komunalizacyjnych możemy zaproponować? No to oczywiście rozwiązania, jest to pełna gama produktów do kompleksowej ochrony sieci, zarówno sieci tych przemysłowych, o których sobie rozmawialiśmy, jak również do sieci IT. Z sieci przemysłowych są to na polskim rynku głównie dwa urządzenia, właśnie SNI20, o którym dzisiaj tak dużo mówiliśmy, oraz SNI40. Do tego są urządzenia do małych sieci, do znanych oddziałów, do średnich i dużych sieci oraz już do naprawdę sporych organizacji, które tych użytkowników mają dużo więcej. Poza tym również mamy rozwiązania wirtualne, o których również Alex wspominał, które możemy sobie instalować na prawie każdym typie wirtualizatora oraz również nasze rozwiązania dostępne są w chmurach publicznych. Co jest taką ciekawostką na rynku, którą my naszym klientom proponujemy, to są rozwiązania, my to nazywamy skalowalnymi firewallami. Na czym to polega? Mianowicie to są takie urządzenia 220, 320, 720 i 920. Jest to tak naprawdę ten i ten, to jest takie samo urządzenie, tylko o zmiennej mocy. Jeśli potrzebujemy na przykład rozwiązania przykład na tym 720 na powiedzmy 200 użytkowników, ale wiemy, że powiedzmy w przeciągu 2-3 lat nasza organizacja się zwiększy i będziemy musieli dokupić ewentualnie nowe urządzenie, bo po prostu to już nie będzie spełniało swojej mocy, swoich założeń, to nie trzeba kupować nowego urządzenia, tylko tak naprawdę wykupić u nas licencję, która odblokowuje moc z modelu 720 na 920. Gdyż w tym 720 zablokowana licencyjnie właśnie jest połowa pamięci oraz mocy procesora, co dzięki temu tak naprawdę osiągamy prócz zwiększenia mocy danego firewall. Osiągamy to choćby, że odpada nam cały proces migracji na nowe urządzenie, cały proces przepisywania nowych polityk, przepisywania właśnie całych polityk bezpieczeństwa do nowego urządzenia, cały proces zakupowy również i wdrażania, czyli również ten czas potrzebny na implementację tak nowej maszyny w sieci. Takie samo właśnie rozwiązanie jest w tej serii mniejszych urządzeń 220 na 320, a w tym roku również będą nowe urządzenia do tych już bardzo dużych sieci na bardzo wielu użytkowników. To jest charakterystyczne tak naprawdę, że każdy z tych urządzeń, czy to jest urządzenie wirtualne, takie duże, czy też to przemysłowe, ma taki sam firmware i jeśli już dany administrator potrafi zarządzać takim przemysłowym, to również będzie potrafił zarządzać urządzeniem do sieci IT. Każde z tych urządzeń również może być podłączone i przesyłać logi do naszego urządzenia, maszyny wirtualnej, stanowczy log supervisor do zbierania logów i tworzenia zaawansowanego raportowania oraz każde z tych urządzeń może być zarządzane centralnie z innego miejsca poprzez Stanowczyk Management Center, o którym również dzisiaj wspominaliśmy. Szczegółowo troszkę na temat tego SNI20, o którym dzisiaj właśnie tyle mówiliśmy. Wskaźnik ochrony dosyć, tak jak wspominałem, wysoki, 3.0, czyli jest to urządzenie już przystosowane do warunków bardziej wymagających, jeśli chodzi właśnie o te kwestie odporności na wilgotność czy też temperatury. Jest to wzmocniona obudowa, którą możemy również instalować na przemysłowych szynach winowych. Temperatura pracy, zakres również bardzo szeroki, jest on minus 40 do 70 stopni. Mamy tutaj również podwójne zasilanie.
Obudowa jest to jakby taki monolit bez żadnych części ruchomych, z radiatorem, nie ma tam wiatrakowych elementów wchłodzenia, czyli to mamy mniejszą szansę na choćby awarię, tak, tych elementów ruchomych. Są tutaj również dwa porty USB. Czas pracy bezawaryjny obliczany jest na około 35 lat. I tak jak też każde nasze urządzenie ma w sobie dysk lub te mniejsze mają slot na kartę SD, tak również takie urządzenia przemysłowe mają ten slot na kartę SD, aby te logi sobie na nim odkładać. Jeśli również mamy ten system do zbierania logów, możemy sobie te logi również przesyłać dalej. I tak jak Alex wspominał, nie jest to urządzenie drogie, tak naprawdę koszt inwestycji wraz takiego urządzenia wraz z licencją na jeden rok w cenie katalogowej to jest około 8400 zł po wczorajszym kursie euro, czyli oczywiście to są, tak jak wspominałem, ceny katalogowe, czyli nie są to takie kosmiczne pieniądze, a poziom ochrony jest naprawdę zachowany, jest bardzo wysoki. Również to słowa na temat tego urządzenia 720-920, o którym wspominałem. To jest właśnie jedno urządzenie, a dwa produkty, co jest charakterystyczne właśnie, że mamy tą licencję, która odblokowuje moc tej maszyny na dwukrotnie mniejszą. Takich tych charakterystycznych elementów nowych, które są w tych firewallach, to choćby porty miedziane już przystosowane do najnowszych przełączników 2,5-gigowych oraz tutaj widzicie Państwo również zatokę, którą możemy sobie wypełnić dodatkowymi portami, tak naprawdę takimi, które są nam potrzebne. No nie musimy płacić za tak naprawdę nie wiadomo jaką ilość portów miedzianych czy też światłowodowych. Jeśli potrzebujemy dodatkowe urządzenia podłączyć, to w tą zatokę możemy sobie takie dodatkowe interfejsy zainstalować. I oczywiście... Grzegorz, przepraszam, że ci przerywam. Pojawiło się pytanie, do tych urządzeń potrzebny jest abonament. A więc proszę Państwa, tutaj nie ma potrzeby abonamentu, tu jest coś takiego jak wsparcie. Wsparcie to znaczy, że okres gwarancyjny, a więc możemy, kupując urządzenie, mamy wsparcie najczęściej na rok, możemy sobie oczywiście zrobić zgodnie z projektem 3 lata, 5 lat. I to w ramach tego wsparcia mamy gwarancję, a więc jeżeli coś się urządzeniem stanie, to możemy je wymienić. Mamy wsparcie tak zwane, że możemy zadzwonić do polskiego partnera, polskiego dystrybutora i tam się zapytać, nie wiem jak zrobić coś tam, przeczytałem na przykład po polsku instrukcje, przeczytałem jakieś pomoce, które są publikowane też przez dystrybutora, ale jednak dalej tego nie wiem, to my możemy w ramach wsparcia zapytać się, jak to zrobić, dostaniemy odpowiednią procedurę. Mamy i to, co najważniejsze, w urządzeniu są tak zwane sygnatury, tak jak mamy antywirusa. Antywirus, jeżeli jest zainstalowany, to działa i działa w dobry sposób dopóki mamy aktualne sygnatury, bo jak się nam okres wsparcia dla antywirusa skończy, to w tym momencie mamy nieaktualnego antywirusa. I tutaj też urządzenie Cyber Security działa dobrze, bo jest firmware jakiś zainstalowany, działają funkcjonalności, ale w momencie, kiedy wsparcie się kończy, to my już nie mamy możliwości aktualizacji tych sygnatur, nie mamy możliwości aktualizacji oprogramowania układowego, o którym wspominałem wcześniej, a to jest klucz przy zmieniających się warunkach bezpieczeństwa w przestrzeni cybernetycznej, w szczególności w miejscu, w którym jesteśmy. Jesteśmy blisko granicy ukraińskiej, gdzie jest konflikt nie tylko zbrojny, ale przede wszystkim też w cyberprzestrzeni. On się zaczął dużo wcześniej niż militarnie rozpoczęła się wojna akurat na Ukrainie, tutaj mając aktualne oprogramowanie układowe zwane firmware czy aktualne sygnatury, wiemy, że nasze bezpieczeństwo jest cały czas automatycznie aktualizowane, czy poprzez nasze oczywiście też elementy wdrożeniowe też zabezpieczamy to i zabezpieczamy to w sposób rozsądny. Gdyż jest jeszcze jedno pytanie, a ja tylko jeszcze dokończę dwa słowa właśnie, na co jeszcze możemy zwrócić uwagę w przypadku naszych rozwiązań, oprócz oczywiście samej technologii, to jest oczywiście to, o czym też Alex wspominał,
Jesteśmy firmą europejską, która jest certyfikowana po pierwsze przez Unię Europejską i Unię Europejską zezwala na korzystanie z naszych urządzeń, wręcz rekomenduje wykorzystanie naszych urządzeń w instytucjach właśnie powiązanych z krajami Unii Europejskiej. I drugi bardzo ważny certyfikat to jest certyfikat również NATO-owski, który podobnie jak ten przez Unię Europejską zezwala na korzystanie i rekomenduje na wykorzystanie naszych urządzeń w organizacjach powiązanych z NATO. Czy to są jednostki wojskowe, ministerstwa obrony, czy też firmy powiązane z tym przemysłem i też właśnie z organizacją NATO. I dlaczego warto rozważyć to nasze rozwiązania, tak podsumowując, to są takie cztery elementy, o których musimy wspomnieć. To jest po pierwsze doświadczenie wśród polskich klientów i takie też dopasowanie, choćby poprzez ten polski interfejs do rozwiązań polskiego klienta. Wydajność i moduły. Bezpieczeństwo dla nas to jest IPS. To jest najważniejszy element firewalla, on musi być włączony i nasz IPS pozwala na to, aby właśnie ten ruch sieciowy przy włączonym IPS-ie był cały czas na wysokim poziomie, aby ten IPS nie spowalniał tego ruchu. I oczywiście ten element, o którym wspominałem przy tych nowych urządzeniach, jest ta możliwość rozbudowy i jakby wzrostu tych mocy tych urządzeń. Jest to taki nasz wyróżnik na rynku, którego konkurencja nie ma, bądź można powiedzieć jeszcze nie ma. Logi i raporty, oczywiście jest to możliwość zbierania tych logów i tworzenia raportów oraz zgodność z wszelkimi standardami i nasze te certyfikacje na common criteria. I coś, o czym może dzisiaj mniej wspominaliśmy, to jest właśnie ten TCO, czyli Total Cost of Ownership. Jest on generalnie na niskim poziomie. Na czym to polega? Czyli sam koszt urządzenia oczywiście to nie jest tylko kupno dzisiaj danego rozwiązania z daną licencją za daną kwotę, ale również kolejny koszt w przyszłości odnowienia właśnie licencji wraz z tą gwarancją. I my podchodzimy do tego w ten sposób, że jeśli już dany klient chce z nami współpracować, chce skorzystać z naszych technologii, to nie chcemy go za ten rok, 3 lata, 4 lata, w zależności od tego, jak ta licencja była długo wykupiona, ale po prostu nie był zaskoczony, że ojej, muszę dzisiaj kupić, odnowić licencję, ona jest tak droga, że mógł sobie kupić nowe urządzenie. Nie, nasza polityka jest taka, że jeśli już właśnie klient ma odnowić sobie tą licencję, to nie będzie miał problemu z tym, żeby ten budżet mieć przygotowany, gdyż choćby same ceny katalogowe naszych odnowień na 3 czy 5 lat są po prostu już z góry obniżone. Alku, to może teraz właśnie przejdźmy sobie do tej części pytań. Widzę, że jest jeszcze jedno, na które mógłbyś odpowiedzieć. I jeśli Państwo oczywiście macie jeszcze jakieś też pytania, to prosimy, no chyba najlepiej właśnie tutaj pisać na tej części Q&A-owej. To jest pytanie, co w przypadku, gdy sieć OT jest całkowicie odizolowana od IT. Mało, rzadko tak jest, bo jednak ten komputer, który jest w tej sieci, który służy do tego, że mamy coś na ekranie, tą SCADę, to jest IT, to jednak. Do tego można sobie wyobrazić, ok, zakleimy wszystkie porty USB, nie będzie możliwości wstawienia, ale zawsze gdzieś tam ta komunikacja może być możliwa, bo w jakiś sposób operator będzie chciał sobie udostępnić komputer, to sobie udostępnię coś tam. Czy nawet wtedy, kiedy nie ma tych komputerów, są komputery przemysłowe, one są dostosowane do tego, żeby operator nic nie zrobił nieprzewidzianego, to jednak to jest transmisja. I teraz w wyniku szacowania ryzyk, to my powinniśmy określić, czy jest ryzyko tak naprawdę, że tu się coś jednak pojawi, czy warto zobaczyć ten ruch sieciowy pomiędzy tym komputerem przemysłowym a PLC-kami, czy ten PLC, który się komunikuje z jakimś tam innym urządzeniem, czy tutaj to ryzyko gdzieś jest i w ramach tego szacowania ryzyk to właśnie tam możemy wstawić firewalla, jak wstawimy firewalla, to widzimy przepływającą transmisję i monitorujemy, jaka ta transmisja jest i w tym momencie możemy ją zabezpieczyć. Nie musimy tego robić oczywiście bez przetestowania, a więc Stormsheet tutaj jest partnerem
dystrybutorem Dagma i partnerami, z którymi współpracujemy, mamy możliwość wypożyczenia urządzeń. Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić, jaki ruch sieciowy działa, czy na pewno jest to taki ruch sieciowy, który oczekujecie, możecie wypożyczyć takie urządzenie z TomSilda i sprawdzić ten ruch sieciowy w jakimś wybranym odcinku sieci. I teraz jak zaimplementować? No to już będziemy się z Państwem kontaktowali, że mamy możliwość wyciągania danych w tej odizolowanej sieci w sposób taki, że mamy rejestr zdarzeń. Ten rejestr zdarzeń możemy wysyłać do systemu SIEM, a więc takiego systemu, który koreluje różne rzeczy z naszej sieci. Ten system SIEM dalej może automatycznie generować incydenty wskutek jakichś zastanych, niespodziewanych sytuacji. Także to jest wszystko możliwość do zaprogramowania, może nie tyle zaprogramowania, co ustawienia, bo te systemy już są zaprogramowane, są już po prostu przygotowane, tylko trzeba je odpowiednio ustawić. I w tym momencie my nie będziemy mieli takiej przysłowiowej lampki, która nam zaświeci się, że coś się dzieje, ale będziemy mieli gdzieś tam na przykład podwieszony monitor, tam gdzie automatycy na przykład przebywają, czy będziemy mieli możliwość otrzymania alertu na maila w jakiejś tam integracji w jeszcze innej strefie zdemilitaryzowanej, gdzie taka możliwość będzie wysłania na przykład takiego maila, czy może SMS-a na przykład, bo tu każde przedsiębiorstwo jest inne, każdego potrzeby są różne i do każdego scenariusza trzeba podchodzić indywidualnie i indywidualnie należy rozpatrywać zagrożenia oraz możliwość implementacji urządzeń firewalli, w tym przypadku zabezpieczających. Odpowiednio trzeba dostosować reguły bezpieczeństwa, żeby jakoś tam zabezpieczyć i sposób monitorowania tego. Czy to będzie dioda? No, jeżeli system z SIEM potrafi skomunikować się z zewnętrznym urządzeniem, a potrafi wysłać jakąś komendę do inteligentnej diody, to może to być dioda, ale to trzeba wszystko przemyśleć i zaprojektować. Grzegorz. Super. Czy to Państwo... Nie wiem, czy to jest w pełni satysfakcjonująca odpowiedź na pytanie, ale nie mamy takiej komunikacji. Okej, dziękuję. Super. Czy ewentualnie macie Państwo jeszcze też jakieś pytania z Waszej strony? Czy coś moglibyśmy jeszcze wyjaśnić? Super. Tutaj dostałem informację zwrotną, że jest okej. Jeśli chyba nie widzę, aby to się pojawiało, może jeszcze poczekajmy. Proszę Państwa, my będziemy jeszcze tutaj przez następne 4 minuty, także śmiało proszę dopisać pytania. Jak się pojawią, to my na nie odpowiemy. Tutaj akurat też widać na tym slajdzie kontakt Grzegorza. Tak, jest numer telefonu i mail. Śmiało można pisać, a nawet i dzwonić w godzinach. Dokładnie. A ja też, tak jak wspominałem, do osób, które się pojawiły, również podeślę ten link do tego wdrożenia, o którym sobie dzisiaj opowiadaliśmy, abyście Państwo mogli też sobie dokładnie przeczytać, jak to wyglądało i jak to razem z partnerem, z klientem zrobiliśmy. Także my ze swojej strony dziękujemy bardzo. Jeszcze tutaj będziemy te 4 minutki, czekali na kolejne pytania jakieś i do zobaczenia on-site. Super, bardzo Państwu dziękujemy i mamy nadzieję do zobaczenia właśnie on-site.